Cześć, siemano wam, z tej strony Chaos. Dzisiaj zagramy sobie kolejny odcineczek ze Spyro the Dragons. Przepraszam, że nie było filmików, nie wiem, że niektórzy nie oglądają wszystkich moich serii na kanale, dlatego postaram się wyjaśnić tutaj, co się ze mną działo. Po prostu tak to jest, jak jest się chorym i nie ma się ochoty na nic. Po prostu sami wiecie. Czy ja jestem na jakiejś planszy z misją? Czy to po prostu ta mapa nowa? Wygląda jak plansza z misją, szczerze powiedziawszy. Nie. To jest po prostu początek tej mapy. Tutaj już byliśmy wcześniej i lecimy sobie tutaj. Trzeba uciekać przed tym. O, i pięknie mamy kolejne te. O, jakieś dziczki. Aha, czyli na dziczki działa po prostu. Hehe, zionięcie ogniem. I mamy kolejną planszę. Patrzę się, kiedy zacząłem jeszcze. Tu mamy gdzieś smoczka, kurde. Tu on był. Nie, idziemy najpierw, przejdziemy sobie planszę, później idziemy po smoczka. Mam nadzieję, że nie będzie takich dropów jak ostatnio. Który to już odcinek? Nie wiem. W sumie dobrze nam chyba idzie. Przepraszam, właśnie miałem mówić. Widzicie, miałem mówić, dlaczego nie było odcinków, a pieprzę o jakichś głupotach. Co tam było? Coś tu było, ja widziałem. Aha, spoko. Czy hajs z pułapką na mnie? Pozdro. Coś ci nie wyszło. Wow, byliśmy tak na skraju. Dlaczego nie było filmików? O, to jest dobre pytanie. Co to jest? O kurze. Spierdolił mi Spyro. I co ja mam zrobić? Aha, dobra. Aha, nie dać. Pozdro. Nie. Na nich musi być jakiś sposób, żeby być szybszym. No to jest niemożliwe, żeby to tak działało. Dropy. No pokazuje, że mam 30 klatek. Zżarł mnie. Nie zdążyłem, nie, powiedz, że jest, mam jeszcze ostatnie życie, dobra. Boże. Stop, wait. Ogar. Dobra, gra się powoli chyba ogarnia. Nie wiem, co się dzieje z tą grą. Nagle takie spadki FPS-ów są, że ja pierniczę. Jak tak dalej pójdzie, to chyba zakończymy na tym etapie serię ze Spyro. Bo po prostu nie wytrzymiem. Bo wiecie, jak można grać w Spyro, jeśli dzieją się takie rzeczy? Tak, jeszcze ty mnie chlaśni. Zdarciłem już tą ważkę zupełnie. Sami widzicie, co się dzieje. Jeśli ktoś ma jakieś pomysły, dlaczego tak może być. Ja nic aktualnie na komputerze nie robię więcej. Mam wszystko wyłączone, poza nagrywaniem. Nie wiem, czy to wina może nagrywania, czy czego. Ale nie, bo wcześniej jak próbowałem, to bez nagrywania też tak się działo. Nie, może jakaś trefna wersja, może taka mapa, może przejdę ją i następne mapki będą ok. Popatrzcie, już z powrotem jest stałe 30 klatek. Spróbuję jeszcze z ustawieniami programu. Wydaje mi się, że tutaj jeszcze coś jest. Tak, tutaj jest ten typ, tak? A nie, tu mamy życie. No patrzcie, życie zawsze spoko. Szczególnie, że mapka jest posrana. To mi się już nie podoba, ten moment. I zżarł mnie, kutas złamany. I co, od początku? Da radę uciec? Nie da radę uciec, oni są szybsi niż wiatr. Ale dałem się tylko raz zeżreć. Spadaj. No kurwa no. Żaby. Ich trzeba na sposób. No chodź tu.
Dobra, mam jednego. Chodź tu, no chodź. O, widzę, że tam dziczek kogoś goni. Dobra, mam. I jeszcze jednego. Dobra, udało się. Udało się, proszę państwa, daliśmy radę. Teraz ratujemy smoczka. I mam nadzieję, że jak najszybciej skończymy, bo widziałem, że późniejsze mapy są fajne, ale te właśnie z tej serii są zrąbane, jak już sami widzicie. Mi się strasznie nie podobają. Nie będę jakoś specjalnie tutaj się rozczulał nad tymi rzeczami. O kurwa. Prawie spadłem. Tego nie było ciężko, tyle że dziczek mnie dziabnął. Dobra. Chyba trzeba wrócić. Bo jednak nie było docelowym tutaj zamysłem, żeby dojść. O, wróżka, chodź. Saving, zapiszemy. Zapisywanie gry zawsze spoko. Znamy to dobrze z Gothica. Gothic uczy i bawi. Albo wkurzając uczy. Bo wiecie, nie zapiszecie gry i tyle. Pograne. Co to za jakaś wyrypista wróżka? Dobra, już myślałem, że spadnę. Jakaś duża wróżka, przerośnięta wróżka. Co ona chce? Że tu skoczyć, no dobra. Arena, arena, nie. Kurde. Dobra, uciekamy tu, w tę stronę. Jest, dałem radę. Widzicie? Można jednak grać w Spyro w miarę spoko. Idziemy dalej. Mam nadzieję, że tuż końcówka mapy jest. Mamy kolejnego smoka. Wszystkie wyglądają tak samo. Powtarzają się cały czas ze swoimi gadkami. Nie chcę mi się ich puszczać, bo to jest bez sensu całkowicie. Zabił mnie. Żaba mnie zabija. Dobra, przynajmniej wylądowałem tu. A jednak mnie dziabnął. Swoim jęzorkiem. Dziku, co ty robisz? Nie ma jęzora. Ja mam ogień. Mówię wam, że już się nie mogę w sumie doczekać, jak będziemy grali w Spyro 2, ale chyba będziemy musieli sobie zrobić dłuższą przerwę. W międzyczasie zagramy w Half-Life'a 1 albo w Portala 2. Jak widzicie, Kairos, mój przyjaciel, gra już w Half-Life'a 2, więc chyba nie będę wam mieszał na razie Half-Life'em 1. Zabawimy się z Portalem 2. Tu mamy Return Home, weźmiemy sobie smoczka. Bubba. Tak wygląda Bubba, duży Bubba. Okej, okay. Co mamy dalej? Nie chce mi się zbierać tych pieniążków. Już w ogóle ostatnio sobie myślałem właśnie nad tym, o czym rozmawialiśmy, że po co są te pieniążki w ogóle. I chyba doszedłem do wniosku, że wiem po co. Pieniążki są chyba po to, że im mamy więcej, tym jest większa możliwość na to, że już będziemy mogli uciec z wyspy. Coś w tym stylu chyba było. Idziemy teraz po tego smoka. Cletus. Dobra, Cletusie. A w ogóle wejdziemy sobie w start, zobaczymy nasze statystyki. O, tu. Magic. My jesteśmy chyba tutaj. Tutaj jesteśmy. Dobra. No, jak sami widzieliście, statystyki nasze nie są zbyt super. No ale co poradzić, dropy, nie chce się tego zbierać. O, wróżko, zapisujemy grę, nie będziemy robić takiego krótkiego odcinka jak ostatnio, bo jedynie przegiałem lekko. No i nie powiedziałem dlaczego... A nie, mówiłem dlaczego nie było gry. O kurde, dziczek mnie zdziwił, dobrze, że zapisałem w tym miejscu. Dziku. Wal się. A to dzik. Dobra, wejdziemy sobie do środka jeszcze.
no wiecie, nie chce się nagrywać, jest się chory, ma się katar, smarkanie do mikrofonu, później trzeba kombinować, jak to zrobić. Postaram się dzisiaj nagrać jak najwięcej odcinków dzisiejszego dnia, żeby mieć co wam puszczać w najbliższym czasie. Już dzisiaj pojawi się jeden z odcinków, znaczy dzisiaj już się pojawił, wy już go widzieliście, bo to jest odcinek nie na dzisiaj. Może na poniedziałek chyba go wrzucę. W nocy będę dzisiaj jest, o właśnie, zacznijmy od tego, jaki dzisiaj dzień. Dzisiaj jest sobota i dzisiaj właśnie już macie od 27 minut odcineczek z czego? Z czegoś macie odcineczek, nie pamiętam z czego. Z Never Alone, co prawda bardzo wkurzająca gra. Bardzo wkurzająca gra. Dzisiaj macie odcineczek. O, mam pomysł. Po prostu ja nagram jak najwięcej gier i ja nie wiem, ile tego będzie. Nie mam zielonego pojęcia, ile będzie tych gier i w ogóle. Nie wiem, czego można się spodziewać po tym. O, ogień. Nic się nie dzieje. Mucham w ogień. Ale stara zasada, dużych ogniem, małych z roczgów. Albo z ogniem też. Co to w ogóle za stwory są? Śmieszne takie trochę. Ale nie znaczy, że mi się nie podobają. Są przyjemne. Nie ma dropów. Ale te rzucają. O, dlatego jest z rogów trzeba. Teraz wiecie co? Nie mam pojęcia, gdzie lecieć. Ale to jest chyba główny tor. Ja pójdę tu w ten poboczny, chcę sprawdzić, co tu jest. Może znajdziemy smoka. O, widzicie? Trzeba chlasnąć, zanim się zorientują. Mamy klucz. Do czego ten klucz może być? To jest ciekawe. Jeszcze nie miałem klucza chyba w tej grze. Nie miałem klucza chyba w tej grze i nie mam pojęcia, do czego on może być, a jestem bardzo ciekawy. Czy tu jest jak zwykle 10 różnych dróg na przejście mapy? Coś mi się wydaje, że tak. O kurwa. Oni bananami rzucają, to są jakieś małpy. Mamy życie. Coś, co jest moją ulubioną zdobyjką, nie wiem jak to powiedzieć. Znajdźką, o właśnie, to jest znajdźka, jak Tivur mówi zawsze znajdźka, to jest dla mnie moja ulubiona znajdźka. Co tam tak wybucha cały czas? Dobra, pierniczymy główny wątek, idziemy wątkami pobocznymi, idziemy, znajdziemy smoka tutaj. Mamy Laila. O, duży. Trochę przytyty. Dobra, zapiszę. W razie czego zapiszę, zapisywanie gier tu jest bardzo fajne, bo to nie tyle chodzi o zapis gry, tylko o checkpoint. To są nasze checkpointy tak naprawdę. Czas widzę, ładnie leci, już mamy 10 minut odcinka minimum. To mi się bardzo podoba, bo nie zagraliśmy tylko jednej mapki, tak jak ostatnio. To też mi się podoba, ale wpierw jeszcze zbierzemy sobie te pieniążki, co tam mi szkodzi. Skoro przyjemnie się gra, nie ma dropów akurat na tej mapce, to czemu nie? Muszę zainwestować w pada, może jak będę miał kasę, to zainwestuję sobie w pada. Jednak bez pada do tej gry... To jest katorga. Nie! Aha, dobra, fajnie. No to jesteśmy tutaj. To lecimy już sobie na spokojnie. I teraz sobie wrócimy po niego. No widzicie? I życie odzyskaliśmy. Pięknie. Więc to było wszystko zorganizowane tak, żebyśmy życie odzyskali. Znaleźliśmy smoka. O, tu sobie jeszcze... dobra, tego nie trzeba, bo mamy żółtą ważkę. Pójdziemy zobaczyć, co tutaj jest. Aha, tutaj będzie trzeba znowu gdzieś biec. No dobra, to trzeba skorzystać. O, już mamy chyba skrzynkę. Tą naszą skrzyneczkę, co potrzeba klucza, więc zaraz ją otworzymy, zobaczymy, co w niej jest. Jestem ciekawy, czy to tu tak naprawdę działa. Mamy kolejne życie. Jak się otwiera?
Nie, to nie jest jednak ta skrzyneczka. Albo mi się zdaje, albo to jest koniec gry. Tak, to jest Return Home, a my przeszliśmy całkiem drugą stroną, a ja z chęcią bym sobie przeszedł jeszcze główny wątek, bo tu są smoki. Więc tu jest na pewno więcej smoków, jestem przekonany o tym, a wiecie, trzeba zdobyć jak najwięcej smoków, żeby nie było później akcji typu o, nie ma smoków, o, nie ma smoków, co my teraz zrobimy, nie możemy jechać dalej, będę musiał z powrotem tą mapkę przechodzić. Aha, dobra, czyli generalnie można było, można przejść tą mapkę też w tę stronę, dobra. Ja wszystko już rozumiem, chyba, znaczy nie wszystko rozumiem, ale okej. Jak zwykle Spyro oferuje nam 10 tysięcy różnych dróg przejścia, z czego jedna jest mniej korzystna, a druga jest jeszcze mniej korzystna. Coś w tym stylu. Mamy kolejną skrzynunię, która nam chyba nic nie daje. Aha, i dobra. Jesteśmy teraz na takim etapie gry, że dupy możemy sobie z tym, z młotem pozamieniać. Spróbujemy jeszcze tam się dostać. Tutaj chyba też byłem. Tak, to jest to miejsce. No dobra. To musimy kończyć na tym etapie, w tym miejscu, w sensie na tym... Była mała przerwa. Przez tą przerwę dropy się zrobiły, ale już postaram się to zamienić na coś dobrego. Nie wiem, gdzie jestem. Aha, tu jestem. Tylko teraz kompletnie się zgubiłem. Tu się wchodzi chyba w górę. Boże, jakie dropy się zrobiły teraz przez tą przerwę. Przez to, że dałem pauzę, tak odałem. Poczekajmy. O, patrzcie. Chwila przerwy i już się zrobiło. Może to tak trzeba rozwiązywać sprawę. O, jesteśmy na początku. A już wiemy, co oni robią. Oni zachowują się trochę jak kangury. Ale znaleźliśmy skrzynkę do klucza. Zobaczmy, co się stanie. Co się stanie, co się stanie? Hajs. Spodziewałem się czegoś bardziej kreatywnego. Bierzemy kurczaka, kurczak, kocz. Z kurczaka wylatują motyle. To wszyscy chyba wiedzą, nie? Że zawsze jak się robi rosół, to z garnka lecą motyle. Bardzo normalna rzecz. Przejdziemy sobie tę mapę i koniec na dzisiaj z odcineczkiem. Będzie ładny 20-minutowy odcinek. Zapisujemy sobie grę w tym miejscu, znaczy grę, postęp, można tak to nazwać. Checkpoint. I... Gdzie teraz? Gdzie teraz? A, tu musimy gonić. A gdzie jest ten nubek, snubek? Ja bym chciał go dopaść, on pewnie będzie uciekał. Aha, on jest tam. To było fajne. Nie wiem. Dobra. Lecimy do domu. Nie chcę go dopadać. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Nie ma 20 minut, ale jest przynajmniej 15. Pójdziemy sobie jeszcze gdzieś tutaj zapisać chyba. Albo i nie. Ja już sobie to zapiszę gdzieś. Albo nie. Pójdziemy, znajdziemy coś do zapisywania. Mamy życie. Nie. Tak. Nie mogę na to wskoczyć? Nie mogę, patrzcie. Ale mogę wskoczyć tu. No dobra, czyli trzeba zrobić tak. Wskoczyć, go zabić. Teraz będę musiał wskoczyć tu. Nie mogę wskoczyć tak daleko. Przynajmniej jedno mamy wolne. Tak, to już... No, serio. Tam też jest klucz. Nienawidzę ich. Ale da radę ich pokonać. Otóż mamy koniec planszy, czyżby to by było to? A widzicie, stąd można chyba pójść. Doleczyć tam na koniec.
My tutaj byliśmy, to jest sam początek mapy, patrzcie. Widzicie, jesteśmy na samym końcu już mapki. Także, pójdziemy sobie do niego. Kray the Balloonist. Ciach, ciach. 50 muszę mieć, tak? A ile mamy? Mamy... Co? Ilu muszę mieć? Wait, what? So I'll be able to sleep better at night. Dobra, muszę uratować 50, a mamy uratowanych 40. What? Czyli będziemy musieli się wrócić do samego początku i poratować smoki, których nie uratowaliśmy. Ja to zrobię poza odcinkiem i chyba tak będzie najlepiej. Także tutaj mamy ostatnią planszę z tego. W następnym odcinku ja poratuję te smoki. Chyba że na ostatniej mapie będzie tyle smoków, ja nie mam pojęcia. Bardzo możliwe. Wszystko jest możliwe. O, patrzcie, mamy tutaj już ładny ten. Że nie trzeba latać naokoło. Także kończymy na dzisiaj w tym miejscu. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Idziemy sobie do naszego kolegi. I tak sobie zakończymy. Dzięki wam za oglądanie tego odcinka. I cześć, do następnego.